Hej, cześć, witam Cię serdecznie. Na sam początku chciałam Ci powiedzieć, że film Co osoba myśli o Tobie i o Waszej sytuacji jest już na kanale, możesz sobie oglądnąć. Co ta osoba czuje do Ciebie jest już na kanale, możesz sobie oglądnąć. I zaczynamy, kochani, zaczynamy. Muszę gdzieś postawić tę świeczkę jeszcze jedną. Dobra, kochani, trzy talie, tak? Zobaczymy, co zrobi ta osoba w Twoim kierunku. W czasie, który sam sobie ustalisz. Tutaj masz jedna talia, druga i trzecia, tak? Trzy talie w innej kamerce są. No i zobaczymy ta osoba, o której myślisz, co ona zrobi. Co ona zrobi w Twoim kierunku. Gotowi jesteście, kochani? Położę sobie tam kwarc różowy oczywiście, o której talii będę zaczynała. Na początku zacznę od tarot snów. No i zobaczymy, co ta osoba zrobi w Twoim kierunku. Tarot snów, tak? Zobaczymy, co osoba, o której teraz myślisz, zrobi w Twoim kierunku. Co zrobi ta osoba, o której myślisz w Twoim kierunku? Skup się na swojej osobie, proszę. Zobaczymy, co ona zrobi w Twoim kierunku. Myśl. Co ona zrobi w Twoim kierunku, ta osoba, o której myślisz? Co zrobi w Twoim kierunku ta osoba? Gotowy? Wyciągamy. Co zrobi w Twoim kierunku ta osoba? Co zrobi w Twoim kierunku ta osoba? Co zrobi w Twoim kierunku ta osoba? Ta osoba, zobacz, dwójka buław, się zastanawia. Bardzo chce coś zrobić, tylko jeszcze na ten moment nie wie za bardzo, co ma zrobić. Stoi przed wyborem dzisiaj. Stoi przed wyborem, co ona ma zrobić. I powiem Wam tak. Jeżeli Ci zależy na związku, na partnerstwie, to właśnie jest szansa, że ona zrobi jakiś ruch w tym kierunku. Ponieważ na ten moment, jak widziałeś, ta karta od dołu, dwójka buław, niezdecydowanie, siódemka kielichów, niezdecydowanie, to znaczy musi być jakieś zdarzenie, coś, żeby ona się zdecydowała na to, no to coś piękne, tak? To znaczy na coś cudownego. Do tej pory ona będzie się wahać, aż ona będzie pewna, że ta decyzja jest dla niej korzystna. Musi być dla niej korzystna, ponieważ są tutaj, widzicie, denary. Ona się waha między, na przykład, wejść z Tobą w związek, poczekać jeszcze, zobaczyć, co Ty zrobisz, a może zostać samemu, a może wyjechać. No, różne ma tutaj, widzisz, wybory w głowie. I ta karta zawsze pokazuje, że będę długo tak stać przed wyborem, albo ktoś mnie zmusi do tego wyboru, albo ktoś za mnie podejmie ten wybór, albo popchnie po prostu. Zrób już to, rusz, tak? To znaczy, ja bym powiedziała, że ta osoba nic nie zrobi do tej pory, zanim Ty nie zrobisz jakiegoś ruchu takiego zdecydowanego. Na przykład powiesz, no decyduj się, tak? Albo weź, bo ja za Ciebie zdecyduję. Ona może stać w takiej niepewności nie wiadomo ile. Ale kochani, co jest piękne? Dwie rzeczy są piękne. To, że jesteś niezdecydowany, tak? Ponieważ może nie tyle niezdecydowany, ale już nie masz cierpliwości czekać na coś i nie wiesz, co masz teraz zrobić, ponieważ nie ma tej cierpliwości w Tobie, chcesz szybciej coś wiedzieć i to, że ta osoba nic nie robi, Ciebie trzyma. I też taka, no niezdecydowanie jest, bo nie wiesz, czy masz czekać, czy masz pójść gdzieś, już coś innego robić, zająć się sobą. Jesteś w takim zawieszeniu, o, przez to niezdecydowanie tej osoby. I teraz tak, tutaj ja widzę przepiękną szansę do Waszej wspólnej drogi, do może nawet do założenia rodziny. I tylko trzeba pomóc tej osobie dokonać tego wyboru. I ona, wiesz, jaki ona zrobi krok w Twoim kierunku, gdy ją zmobilizuje, żeby już w końcu się zdecydowała. Jest szansa, że otworzycie może razem wspólny biznes. Może jest szansa, że ona Cię zaprosi i pozna ze swoją rodziną na przykład na święta. Dziesiątka denarów to są pokolenia, tak? To jest dużo ludzi w mojej rodzinie, nie tylko ja i Ty, ale też może poznasz moje dzieci, może moją mamę, tak? To znaczy, tu są pokolenia. A jedna karta, która pokazuje,
że jest niecierpliwość i teraz może się ona bardziej w Twoim kierunku iść ta karta, a może w kierunku tej osoby. I teraz może być taka sytuacja, u Was czuję, że ta osoba szybciej będzie się zdecydowała i nawet nie ma cierpliwości, tylko Ty pokazujesz sobą, że może ona nie jest pewna, czy Ty chcesz związku, bo u niej widzę, że ona myśli konkretnie o tej sytuacji, tak? To znaczy tak jakby jej zależało na rodzinie, na związku, na partnerstwie, nie na romansie. I zauważ, czy może Ty tym, jak się zachowujesz, nie mówisz dla niej jasno, że chcesz tego samego. Zwróć uwagę na siebie, bo tutaj ta karta, już gdybyśmy odnieśli się do tej osoby, że ona już nawet nie ma, wiesz co, cierpliwości czekać, że kurczę, co ja mam zrobić, czy na pewno Ci zależy na tym samym, tak? Chcę już teraz na przykład Cię zaprosić, żebyś poznała moją rodzinę, ale Ty mi nie pokazujesz, że Ci zależy na tym samym, na rodzinie, na dzieciach, a może Ci zależy tylko na zabawie, zabawić się mną, tak? To zwróć uwagę, czy Ty na pewno nie pokazujesz swoim zachowaniem, że podchodzisz do tego bardzo lekko, tak? Że dla Ciebie to jest tylko po prostu się pospotykać. Czyli Twoja osoba nie mówi Ci tego, nie pokazuje, że jej zależy właśnie na założeniu związku rodziny? Jeżeli ta Twoja odpowiedź jest tak, że ta osoba właśnie całą sobą, cały czas pokazywała, że jej zależy na rodzinie, to znaczy, że dla niej to pokaż, powiedz i wtedy dopiero ona zrobi jakiś fajny krok w Twoim kierunku. I to, ja bym powiedziała, pewny, nagły i byście mogli być nawet w jakiejś fajnej relacji, w związku. Bo to niezdecydowanie, które nam tu się pokazuje, to może być przez to tylko, że w oczach tej osoby nie jesteś zdecydowana albo zdecydowany na bycie mężem, żoną, partnerem. A tutaj romansu to ona by raczej nie chciała. I to może być jedna przeszkoda. I zwróć uwagę, czy jeżeli w jakiś sposób pokażesz dla niej, że chcesz związku, czy nie zmieni się coś tutaj. Bo tu wygląda, że ona może, zasypam Was na kartę, dopowiem. Ona może zrobić krok nagły, tak? Bo tutaj ta cierpliwość w kimś może się kończyć. Jedna osoba chciałaby szybciej zerwać to wszystko, druga rozumie, że jeżeli mamy stworzyć związek, to dajmy sobie troszeczkę więcej luzu, tak? Pozałatwiajmy wszystko, bo to, co tworzymy, to będzie na lata. Widzisz, czujesz to? Na lata, nie tylko na o teraz, tylko szybciutko przed Sylwestrem się spotkajmy. To pomalutku, kroczek po kroczku, bo my coś tworzymy pięknego, tak? Stałego. I zobaczę, czy ona, ta osoba, o której teraz pomyślisz, zrobi ten gwałtowny ruch, taki zdecydowany w kierunku przyjaźni, partnerstwa. Partnerstwa, i tutaj mówimy nie koniecznie miłości, może to być innego partnerstwa. Jeśli ona zobaczy, że Ci zależy i to jest bardziej takie stałe niż chwilowe, czy ona wtedy zrobi ten zdecydowany ruch? Piątka kielichów. Tu jeszcze jest jeszcze inny temat. Widzę, że ona się martwi o uczucia. Jeszcze zmartwienie jest. To nie jest takie łatwe. To w takim razie ta osoba może mieć rodzinę. Już jeszcze inna historia wychodzi. I teraz zwróć uwagę. Jeżeli ta osoba, którą pytasz, ma rodzinę, ma żonę, dzieci, czy ona zrobi w Twoim kierunku ruch jakikolwiek? Jeżeli ona ma rodzinę, to jest tylko dla grupy tej, co ma rodzinę. Trójka kielichów. Będziecie cały czas w takiej sytuacji. To znaczy ona od tej rodziny nie odejdzie. Może zrobić jakiś taki ruch w międzyczasie, a będziesz czuć, że jesteś tą trzecią albo trzecim. Ale od rodziny ona nie odejdzie. Ale dla tych, co nie ma ta osoba dzieci, żony, i singlem, czy jeżeli cokolwiek pokażesz dla niej, że chcesz na stałe przyjaźni, miłości, czy ona wtedy zrobi w Twoim kierunku jakiś ruch, ale dla singli tylko, jeżeli Twoja osoba jest singlem, czy ona coś zrobi w Twoim kierunku? No nie, ma jakieś blokady. Przez co ona ma te blokady? Dlaczego nie może dać tej odpowiedzi? Dlaczego? Przez Wasze rozmowy. Wiesz co, tu za mało by było powiedzieć, tu trzeba by było czasu w takim razie.
bo tu jest giermek mieczy, to znaczy osoba, która jeszcze nie była nigdy w takiej sytuacji, może jest od ciebie młodsza na przykład i ona nie potrafi w tej sytuacji, ona jeszcze się uczy tej sytuacji. Ona jeszcze nie może ci żadnej odpowiedzi dać i nic nie zrobi w twoim kierunku jeszcze. I tutaj patrząc na to wszystko, jest taka sytuacja. Jeżeli macie do czynienia z osobą, która ma rodzinę, to dalej będziesz tą trzecią albo trzecim, tak? Jeszcze może dowiecie do kilku miesięcy, bo tarot tak mówi 3-6 miesięcy. To znaczy nie zrobi nic takiego, nie odejdzie, na to nie ma co liczyć. A jeżeli ta osoba jest singlem, to ona potrzebuje, kochani, tutaj wiedzieć, że jest między wami uczucie, ale samo powiedzenie to jest za mało. Tutaj trzeba pokazać. Bo ona ma jakieś blokady, ona może mieć złe doświadczenia albo się boi twojej siły. Może ty masz więcej. Może ona nie była nigdy w takiej sytuacji. Taka młoda energia się pokazuje. Może ty jesteś bardziej doświadczony albo doświadczona u tej osoby. Czy jeśli ta osoba będzie pewna, że są uczucia między wami, będzie pewna twoich uczuć, czy wtedy jest szansa, że ona coś zrobi? Wtedy jest szansa. Chodzi tu o uczucia, powiem wam. Ta osoba boi się albo skrzywdzenia, widzicie? Albo braku tych uczuć w ogóle. I wtedy dopiero jest otwarcie się na nowy cykl. Ja bym powiedziała, że ta osoba nie zrobi nic, będzie to jednak ta karta siódemki kielichów była, że ona stoi przed wyborem i do tej pory nie zdecyduje, zanim nie będzie pewna. W sytuacjach trójkątowych no, nie zdecyduje w ogóle jeszcze do 3-6 miesięcy w ogóle nic, ale u singli, gdy zobaczy, że jest tutaj uczucie, że na przykład ci zależy na tej osobie, tak? Ale zobaczy, nie słowa. To jest szansa, że ona się otworzy. Jest szansa. I co ona wtedy by zrobiła? I co ta osoba w takim razie zrobi wtedy, gdy zobaczy, że jest uczucie? Co ona zrobi? Co ona zrobi, ta osoba wtedy? Jest wtedy szansa na rozmowę. Wtedy porozmawia z tobą, czy to pójdzie w dobrym kierunku. Tak. Bo tu jest karta tęsknoty za uczuciem. Ona tęskni za uczuciem i teraz dokładnie widzicie, że tu chodzi o uczucia, a o nic więcej. Tu nie chodzi o przyjemności, tu nie chodzi o nie wiadomo jakie sytuacje, tak? Tu chodzi po prostu o miłość. Kobieta mogła tutaj, kobieta bardziej doświadczona nawet, jakaś samotnie wychowująca dziecko czy po rozwodzie, mogła jakoś tak zadziałać słowem, że ta osoba wasza na przykład się poczuła zagrożona albo niepotrzebna. Ona tęskni za tym, co było. To znaczy jest szansa, że jeżeli pokażesz, że jest uczucie w tobie, jest szansa na rozmowę, bo ta osoba tęskni za tym uczuciem, za tym, co było między wami. To znaczy tu wtedy porozmawiacie. Ale widzisz, jeżeli nic nie zrobisz, nie pokażesz, że ci zależy, to ja myślę, że ta osoba nic nie zrobi po prostu. Tak karty pokazują. No dobra. Fajnie. Zgasło dla nas stożek dla nas gaz. Akurat weźmiemy sobie drugi stożek, a wy przedecydujcie, że zapalić. Ups. Stożek. Przyniosę go. A, gorący. Kurczę, felek. Też będzie tam kopcić. Dobra, zapalimy stożek. I kochani, następna talia to będzie ta z lwem. Dobrze? Miejmy sobie jakieś fajne zapachy. Wy w ogóle czujecie przez kamerkę? Okej. Dobra. I teraz położymy sobie kwarc różowy na ten tarot, bo ten będziemy sobie teraz robić. Jasne karty. I osoba, o której teraz myślisz, co ona zrobi w twoim kierunku. Myśl teraz, proszę ciebie, co zrobi ta osoba w twoim kierunku? Co zrobi ta osoba w twoim kierunku? Proszę, odpowiedź. Myśl teraz o tej osobie. Co ta osoba zrobi w twoim kierunku? Osoba, o której teraz myślisz, co ona zrobi w twoim kierunku? W tym czasie, który też sobie
zaplanujesz teraz, możesz sobie pomyśleć, tak? Ale powiedzmy do 6 miesięcy max, bo tarot więcej nie pokaże. To tak pomyśl sobie, co w tygodniu, czy do 2 tygodni, czy do końca tam roku, co ta osoba zrobi w twoim kierunku. Sobie sam zaznacz czas. Gotowi? Co ona zrobi w twoim kierunku? Co ta osoba zrobi w twoim kierunku? Co ona zrobi w twoim kierunku, ta osoba? Jest szansa, tutaj taka sama, że jeżeli się ona zobaczy, że jest między wami uczucie, to zrobi coś cudownego, coś, co ci sprawi ogromną radość. Na czym ci zależy? Czy na spotkaniu, czy na zaproszeniu na jakąś imprezę, na Sylwestra, tak? No w tym czasie to sobie zaznaczyłeś, czy że ona po prostu do ciebie napisze, się odezwie. To, co ci sprawi radość, to ona to zrobi. Ale widzę, że ona się strasznie martwi. Mogliście się posprzeczać, albo mogło między wami nastąpić cisza. I teraz ona się martwi, że ty może na przykład, zaraz zobaczę, poczekaj, zobaczymy tę osobę, czym ona się martwi. Bo martwi się, jeśli chodzi o uczucie. Czym się martwi? Tą decyzją. Może było tak, że ty stoisz przed jakąś decyzją i tej decyzji nie możesz podjąć od dłuższego czasu i ona się martwi, ponieważ się czuje mało ważna, niekochana. Ta decyzja to może być wahanie się między tą osobą, którą pytasz, a kimś innym. Może ty jesteś w relacji, tak? I ta osoba po prostu się... wiesz co? Co ona... Mogła popaść w, pójść w balety. Może ona po prostu się spotykać teraz z przyjaciółmi, pokazywać gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku, jak świetnie się bawi. A tak naprawdę w sercu, jak przychodzi do domu, bardzo się martwi o to, oto niezdecydowanie, bo ona wszystko to, co pokazuje, może to być trochę pod publikę, powiem ci, bo widzisz, przy dziewiątce kielichów, piątka kielichów, to wygląda tak, jakby ktoś nakładał maskę i pokazywał jakiś szczęśliwy, a w środku aż wszystko chodzi w tej osobie. I czym ona się martwi? Tym niezdecydowaniem. Może ona nie może czegoś zostawić z powodu tego, że ty nie pokazujesz, że tobie zależy. Weź spójrz na to tak, że ta osoba może to jej decyzja, tak? Zostawić coś dla ciebie, ale ona nie widzi, żeby ci tak do końca zależało. Jak ona ma w coś niepewnego wejść? Widzisz to? Czujesz to? To nie jest takie sobie hop-siup dla niej. Czekajcie, zobaczymy w takim razie. Chciałam zobaczyć dla ciebie specjalnie, co ona zrobi takiego, co cię ucieszy. Co cię ucieszy, co ona zrobi? Może tutaj, jeżeli było tak, że widziałeś, że ta osoba jest na przykład obrażona, ma jakiegoś focha, to może jednak się przełamać ze swojego tego takiego twardego stanowiska, jednak zrobić coś miłego, na przykład zaprosić ciebie na jakąś randkę, albo wysłać ci życzenia, coś, co cię bardzo ucieszy, czego się nie spodziewasz absolutnie po tej osobie. Może to zrobić w tym czasie, ale ja chcę zobaczyć, co wpłynie na to, że ona tak zmieni to swoje stanowisko. Co wpłynie? Bo widzę, że ona się martwi tym niezdecydowaniem. Poczuj to teraz. Co może na nią wpłynąć, że ona zrobi taki fajny ruch, który ci tak bardzo uraduje? Co ta osoba może oczekiwać? Co ona oczekuje? Na co? Widzisz, żebyś ty wyszła albo wyszedł z inicjatywą tej osobie. Czekaj, zobaczę, czy dla niej zależy na romansie. Sądzę, że nie, absolutnie. Czyli zależy na romansie. Nie. Jej zależy na związku. Jeżeli ty wyjdziesz z takiego punktu, że mi też zależy na związku, chcę w to brnąć, chcę się przyłożyć, wiem, że nie dostaniemy niczego za darmo, na wszystko trzeba sobie zapracować, to powiem ci szczerze, że wtedy to będzie dopiero ten wielki krok w przyszłość waszą wspólną. Bez królowa denarów. Kobieta, której zależy na związku, na której zależy na bezpieczeństwie, na wygodzie, nie tylko na jakichś przyjemnościach, tylko na chwilę, tak? Żeby się pokazać przed znajomymi, że mam partnera. I zależy na stabilizacji. Jeżeli ten ktoś
już to nieważne, czy facet, czy kobieta, zauważy, że ci zależy na związku, na partnerstwie, na przyjaźni, na czymś na lata, nie na chwilę, to ta osoba zrobi to, czego się spodziewasz. Może cię, tak jak mówiłam, zaprosić gdzieś, może chcieć przyjechać, może coś zaplanować razem, może spotkanie zaplanować na przykład na święta, może napisać, że tęskniła. No to coś cię ucieszy, tak? Każdego może coś innego ucieszyć. To, co ciebie ucieszy. Jeżeli ta osoba zobaczy, że tobie zależy na czymś stałym, to wtedy ona też zrobi ruch. Chyba że to niezdecydowanie to jest z twojej strony, to wiesz, jaki ruch byś musiała zrobić albo musiał. Wybrać tą osobę po prostu, powiedz, że już się zdecydowałeś, co chcesz. I wtedy ona też zrobi ruch. Ona tak jakby czeka na twoją decyzję, tak jakbyś ty stał albo stała przed jakimś wyborem, ona zauważy, czego ty chcesz i ona wtedy pójdzie za tobą. Czy ona na coś czeka z twojej strony? Czy ona na coś czeka z twojej strony? Tak, no na jednak na objaw tego zainteresowania, na te uczucie, na to, że ci ciągle zależy, że ciągle lubisz, że ciągle kochasz, że ciągle się troszczysz, że ciągle pamiętasz, zrobi wtedy coś. Tylko ona musi widzieć, że ci zależy. Widzisz, jak pięknie? Bardzo fajnie. Tu jest fajnie. Ona musi tylko zobaczyć, że ci zależy i wtedy też pójdzie jak z płatka. No i trzecia talia, kwarc różowy na trzecią. I to jest ta talia. Okej. Skupieni. Zobaczmy, co ta osoba zrobi w twoim kierunku w tym momencie, który sobie tutaj ustalisz, dobrze? W tym momencie, o którym do takim czasie, powiedzmy, że na przykład sobie pomyślisz do tygodnia, do trzech, tam do trzech miesięcy, co ta osoba zrobi w twoim kierunku. Sobie pomyśl o czasie i o sobie, a ja zobaczę, co zrobi. Co zrobi w twoim kierunku ta osoba? Co ona zrobi w twoim kierunku ta osoba? Dobra, karty gotowe. Co zrobi ta osoba w twoim kierunku? Co zrobi w twoim kierunku ta osoba? Co zrobi w twoim kierunku ta osoba? Co zrobi w twoim kierunku ta osoba? Ja bym ci powiedziała, że tutaj, jeżeli zaraz zobaczymy, co trzeba, ja bym powiedziała, że nic nie zrobi, jeżeli czegoś, mam nadzieję, tak, że coś jest w stanie do zrobienia. Ta osoba jest zła, może być zła na ciebie, może by ciebie obwiniać za wszystko. Też jest taka troszeczkę rozkapryszona, tak? Także jak ona by tylko potrzebowała tego zainteresowania z twojej strony, wcale nie myślała, jak ty się czujesz w tej sytuacji, tylko cały czas bardzo o sobie, tak? O jakimś źle, takie użalania się, wiesz? Że jest dla niej to jest najgorzej i... Ale może jest najgorzej, no nie wiem, tak? Nie możemy od razu mówić, że to jest tylko tak... że ona sobie tak wyubzdurała. Może faktycznie jest beznadziejna sytuacja. Bynajmniej u niej sytuacja beznadziejna. I teraz tak, musimy zobaczyć, czy jest coś w stanie zrobić, pokazać, żeby ona się ruszyła z tej beznadziejnej sytuacji. Bo w dodatku, że ona może być zła, to jeszcze jest jej ciężko. Jej się wydaje, że tu idzie ku zagładzie, a nie ku dobremu. Może być obrażona, może mieć focha. Także tutaj karty pokazują, że ona nic nie zrobi, ale zobaczymy, czy można pomóc coś, żeby ona coś zrobiła. Czy ty możesz coś zrobić w tej sytuacji, cokolwiek, żeby ona wyszła z takiej pochmurnej energii? Czy możesz coś zrobić? Ojeju. Ciężko by było, powiem ci szczerze. Ona się czuje tak, jakby ją ktoś zdeptał i jeszcze przysypał czymś, ale naprawdę źle jej jest. Wiesz co, ja myślę, że pytasz o jakąś osobę, która jest nieszczęśliwa, powiem ci szczerze. Nieszczęśliwa, może coś u niej w życiu się zadziało, może ona się rozwodzi, może, czekajcie, muszę w dziurkę trafić, gdzie ta dziura? Dobra, z
trafiłam. Przy zapacha jakiegoś, już nie będę podpalać tamtych. Ona tak, albo straciła pracę, albo się rozwodzi, albo ktoś się zdradził. Dla niej tak jakaś tragedia nastała, że już jej się wydaje, że gorzej nie będzie. Każdy po prostu jakąś szpilę w nią wbija. Z każdej strony. I przyjaciele, i rodzina, wszyscy. Jest jej bardzo źle. Co ty byś mogła lub mógł zrobić? Być chyba przyjacielem tylko dla tej osoby. Pomóc jej się podnieść. Może ona ma depresję. Jest źle u niej. Naprawdę ci mówię, że u niej jest źle. I może z tego powodu, że jest jej tak źle, ona nic może zrobić. Ona straciła jakby wiarę w człowieka, w miłość. Zobaczę, co dla niej trzeba w tej sytuacji. Bo może to i dasz, tak? Co dla tej osoby jest potrzebne teraz w tej sytuacji? Co by jej pomogło stanąć na nogi? Nadzieja, że jest coś lepszego. Wiesz co, ja ci powiem, że jeżeli ty nie masz ochoty nic robisz w jej stronę, to ona też nic nie zrobi. Dla niej jest potrzebna nadzieja, że jest jednak wyjście z tej sytuacji, bo ona tego wyjścia nie widzi. Jeżeli jej by było na przykład ciężko finansowo, no to wyjściem jest, żeby ona znalazła pracę, no bo musi na to zarobić, no bo chyba, że ktoś jej za darmo coś da. A jeżeli problemy jakieś, że ona jest w innym kraju, jakieś graniczne problemy, no ciężka sytuacja, powiem ci, że naprawdę jest ciężka. Dla niej jest potrzebna po prostu nadzieja, że jest coś lepszego. Co? Czy ona chciałabyś, żebyś ty zrobił albo zrobiła? Czy ona cię pamięta w ogóle? Czy ona chciałaby, żebyś coś zrobił albo zrobiła? No oczywiście, że pamięta. Tutaj potrzebna jest wiadomość. Rycerz Pentakli. Karta tego listonosza XXI wieku. To znaczy napisanie wiadomości, odezwanie się, zapytanie, czy coś słychać, czy dobrego coś słychać, bo tam słychać zawsze coś. Też może w jakiś sposób pokazanie dla niej drogi, celu, punktu, bo rycerz Pentakli to osoba, która ma swój cel, a jeżeli twoja osoba tego celu nie ma, no to może jej jako przyjaciel pokaż, że jest wyjście z tej sytuacji, czego ona oczekuje. No w najgorszym wypadku to ona oczekuje po prostu wiadomości, ok? W innym wypadkach, co może jeszcze gorszych, to pomocy dosłownej, fizycznej takiej, tak? Do takiej pomocy, czy materialnej, czy coś załatwić, też może oczekiwać. To także ona dużo oczekuje, żeby nie było. Od ciebie, pamiętaj. No ale to źle powiedziałam, najgorszej sytuacji, w najlepszej wiadomości, a w gorszej dosłownie pomocy. Ale czy to warto? Czy warto dla ciebie? Czy warto? Średnio to warto. Powiem, że wy w ogóle troszeczkę niby macie podobne myślenie, ale nie ma między wami dobrej komunikacji. Każdy robi po swojemu, każdy rozgrywa, jak to się mówi, swoją grę. Średnio to warto, powiem ci, dla ciebie. Czy powinieneś poczekać? Może za jakiś czas sytuacja się zmieni. Czy powinieneś poczekać? Czy sytuacja się zmieni? Powinna się zmienić za jakiś czas. Myślę, że może przyczekaj, chyba że chcesz napisać do tej osoby. Powinna ta osoba stanąć na nogi, bo jest król buław. Jednak ma ten potencjał w sobie. Przejdzie jej te stany depresyjne albo problemowe jakieś tam w pracy czy coś i ona stanie na nogi. Czy wtedy jest szansa na coś, gdy ona wstanie? Dla niektórych, którzy nie chcą napisać teraz, czy wtedy coś się zmieni między wami? Czy wtedy jest szansa? Wtedy jest szansa, wtedy jest dziewiątka pentakli. W większości może być tak, że osoba ma problemy jednak z pracy albo finansowe, wiecie? Może być tak. A wtedy się zmieni, wtedy, gdy stanie na nogi. Nie każdy będzie honorowo chciał przyjąć pomoc teraz. To także on sam, ten człowiek, musi stanąć na nogi. Nie będzie tak się błaźnić, żeby, wiesz, żeby powiedzieć, że tak, potrzebuję twojej pomocy, pomóż mi, załatw mi coś. Możesz napisać, ale dla tych, co nie chcą pisać, tak, to ta osoba stanie na nogi, ona pewnie sama się odezwie za jakiś czas. Czy ona wtedy zrobi coś w twoim kierunku? Za jakiś czas. Tak, bo będzie tęsknić. Jeżeli nie chcesz nic robić w jej kierunku, to przyczekaj, to ona za jakiś czas stanie na nogi i zatęskni, bo jest szóstka
kielichów, tęsknota za uczuciem. To znaczy tutaj w tej sytuacji pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, że ona od razu zrobi, bo to przeważnie tęsknimy z nosem przyczepionym w szybie, no nie? O, jak fajnie było. To znaczy wtedy też trzeba będzie pewnie coś zrobić, ale wtedy ona zatęskni, a teraz jest u niej źle, teraz nie tęskni za bardzo, a przyjdzie czas, że zatęskni. I czy wtedy jest szansa, że ona coś zrobi, jak będzie tęskniła? No i wtedy tak, wtedy proszę, królowa kielichów. Kobieta przypomni sobie, jak kochała bardzo, a mężczyzna przypomni sobie, że kochał kobietę. To wtedy jest szansa, że coś zrobi. Nawet takiego romantycznego. Także kochani, trzymajcie się, dbajcie o siebie. I czy ja wszystkie talie użyłam? Tak, czekajcie, niech ja zadzwonię gongiem. Pa! No i myszka znowu mi się zgubiła. Trzymajcie się, kochani. Bye, bye.